17 stycznia wspominamy świętego Sulpicjusza, biskupa. Święty Sulpicjusz II, zwany Piusem, czyli pobożnym, był biskupem Bourges w środkowo-północnej Francji. Jego żywot, napisany krótko po jego śmierci, opowiada dość klasyczną wersję jego młodości, to znaczy nawrócenia, czyli przejście od wygodnego życia do wyrzeczenia się dóbr i całkowitego poświęcenia się biednym, a następnie bardzo surowo przestrzegania pokuty polegającej na zachowaniu ścisłego postu, odprawiania nocnych modlitw oraz codzienne odmawianie całego psałterza. Nie podano nam daty jego wyboru na biskupa, którą najprawdopodobniej przyjął jeszcze przed rokiem 627. Tego to właśnie roku uczestniczył w synodzie w Clichy i wyświęcił świętego Desideriusza na biskupa Cahors. Obaj prowadzili regularną korespondencję. Był pasterzem ukochanym przez lud, którego bronił przed tyranią Lulla, ministra króla Dagoberta. Królowie Merowingów w tym okresie byli właściwie tylko zwolennikami kościoła, ale Sulpicjusz, organizując trzydniowy post, zdołał przekonać nowego władcę, Klodowerga II, by traktował swój lud z większym szacunkiem. Kilka lat przed śmiercią, wyczerpany niemal całkowicie pracą, poprosił króla, aby ten zwolnił go z posługi biskupiej i wyznaczył jego następcę. On tymczasem mógł całkowicie poświęcić się opiece nad biednymi. Zmarł w 647 roku. Jego pogrzeb zgromadził wielkie rzesze żałobników, a uroczystości przedłużały się, gdyż każdy chciał oddać cześć świętemu biskupowi. Jego kult szybko rozszerzył się na całą Francję. Pod jego wezwaniem wybudowano wiele kościołów. Jeden z nich stoi w centrum Paryża. Słynne paryskie seminarium duchowne Saint-Sulpice poświęcone jest ku jego czci. Kilka francuskich miast nosi jego imię. W ikonografii przedstawiany jest w stroju biskupim z mitrą i pastorałem. Módlmy się. Boże, Ty w świętym Sulpicjuszu dałeś swojemu kościołowi wzór dobrego pasterza. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy na wieki mogli zamieszkać w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.